Świat, polityka, kanclerz Angela Merkel oficjalnie po raz trzeci objęła stery Niemiec. Kanclerz Angela Merkel dziś po raz trzeci złożyła przysięgę przed parlamentem. Wcześniej 59-letnia szefowa CDU akt nominacji przyjęła z rąk prezydenta Joachima Gauka. Podpisane w poniedziałek porozumienie zakończyło 3-miesięczny okres tworzenia koalicji, która teraz będzie dysponować potężną przewagą w Bundestagu – 504 głosy na 631 miejsc. Dziś po południu po raz pierwszy zbierze się nowy gabinet Angeli Merkel. W Bundestagu Merkel poparło 462 deputowanych, 150 było przeciwnych, a 29 wstrzymało się od głosu. Wymagana większość to 316 głosów. Tym samym kandydatka koalicji CDU, CSU i SPD po raz trzeci z rzędu została kanclerzem Niemiec. Przyjmuję wybór i dziękuję za zaufanie, powiedziała Merkel, gdy szef Bundestagu Norbert Lammert ogłosił wynik głosowania. Słowa przysięgi, jaką składała przed Bundestagiem, zakończyła Merkel formułą „Tak mi dopomóż Bóg”. Nominację i wybór Merkel poprzedziło podpisanie w poniedziałek umowy koalicyjnej między szefami trzech partii: Angela Merkel, CDU, Sigmar Gabriel, SPD i Horst Seehofer, CSU. Umowa koalicyjna stanowi podstawę programową nowego rządu. To właśnie te ustalenia gwarantują przeforsowane przez socjaldemokratów postulaty socjalne. Gremium biznesowe stoi na stanowisku, że właśnie zapisy mogą osłabić tempo wzrostu gospodarczego i przyczynić się do powiększenia bezrobocia. Mocno krytykowane jest wprowadzenie na tej podstawie minimum płacowego, zrównującego płacę minimalną na terenie całego kraju i ustalającego stawki minimalne na wysokości 8,50 euro za godzinę. Hitem nowo powołanego rządu Angeli Merkel jest nominacja dotychczasowej minister pracy Ursuli von der Leyen na stanowisko ministra obrony narodowej. Ursula von der Leyen jest pierwszą w historii Niemiec kobietą pełniącą tak wysoką funkcję w MON. W polityce zagranicznej koalicjanci deklarują wolę rozwijania stosunków z Polską, wymieniając ją zaraz po głównym partnerze Francji. To do Paryża wybiera się nowa stara kanclerz Niemiec w swoją pierwszą podróż zagraniczną. Mój serwis.blogspot.com